Często zdarza się, że na pierwszym roku studiów ścisłych studenci trafiają na przedmioty typu matematyka wyższa czy metody matematyczne fizyki. Jak się trafi na jakiegoś złośliwego prowadzącego, to on zada nam zadanie typu policz pochodną funkcji x do potęgi x. A jak się trafi naprawdę na kogoś złośliwego, to mamy funkcję x do x do x, albo jeszcze bardziej skomplikowane warianty i musimy policzyć taką pochodną. I żeby to zrobić, studenci myślą, że jeżeli policzymy pochodną funkcji a do x i wyjdzie nam a do x logarytm naturalny z a, to jeżeli zastosujemy takie podejście do tego, do tej właśnie funkcji, to wyjdzie nam x do x razy logarytm naturalny z x i to jest prawidłowy wynik. A oczywiście nie jest to prawidłowy wynik, ponieważ tutaj mamy stałą a. Czyli ona się nie zmienia. Podstawa właśnie tej potęgi, prawdopodobnie tak się mówi nad tę liczbę, gdybyśmy mieli tutaj funkcję 2 do x, to dwójka nam się po prostu nie zmienia. To jest jakaś stała, tylko x się zmienia. A tutaj mamy zmianę tutaj i tutaj. Więc ta funkcja nie wygląda jak zwykła funkcja wykładnicza, czyli w taki sposób mniej więcej, że to tak rośnie. Ta funkcja wygląda jeszcze troszkę bardziej skomplikowanie. Funkcja rośnie o wiele szybciej, ponieważ tutaj nam się zmienia x. I teraz, żeby policzyć pochodną takiej funkcji, musimy skorzystać z następującego triku. Pamiętamy z teorii logarytmów, że takie wyrażenie a do potęgi logarytm a z jakiejś liczby b równa się po prostu b. Czyli to się nam znosi, tak jakby skraca, można tak powiedzieć, w uproszczeniu. A my zrobimy to w ten sposób, że wstawimy zamiast a liczbę e, czyli to jest nasza liczba równa przybliżeniu 2,71, 2,718 i tak dalej, liczba niewymierna. Jest to podstawa logarytmu naturalnego, więc będziemy mieli e do potęgi logarytm naturalny, czyli logarytm o podstawie e, który zapisujemy też jako logarytm naturalny, jako ln z naszej właśnie z naszej liczby b i to się równa również b. I wstawimy to tutaj, więc będziemy mieli e do potęgi logarytm naturalny z wyrażenia x do x i z tego wszystkiego liczymy pochodną. I teraz kolejną właściwość logarytmu, kolejną własność możemy zastosować. Wiemy, że logarytm naturalny z jakiejś liczby a do potęgi a równa się a razy ten logarytm naturalny z a. I teraz to tutaj podstawimy i wyjdzie nam e do potęgi x logarytm naturalny z x. Dalej liczymy z tego pochodną. Teraz już możemy skorzystać z pochodnej funkcji złożonej, czyli najpierw liczymy pochodną funkcji e do x logarytm naturalny z x, a potem pochodną tego wyrażenia, czyli pochodna e do x logarytm naturalny x wynosi tyle razy i teraz pochodna tego wykładnika, pochodna x logarytm naturalny z x wynosi, jak wiemy ze wzoru na pochodną wieloczynu, pochodna x razy logarytm naturalny z x dodać x razy pochodna logarytmu naturalnego z x. Pochodna logarytmu naturalnego z x wyraża się prostym wzorem jako 1 przez x. I teraz przepisujemy pochodna x to 1 razy logarytm naturalny z x dodać x razy pochodna 1 przez x. Tu nam się x skrócą i mamy logarytm naturalny z x plus 1. Więc to jest nasza funkcja e do x logarytm naturalny z x razy logarytm naturalny z x plus 1 i to jest nasz wynik końcowy. Ale jeżeli tak to zostawimy, to prowadzący też może się nam przyczepić, ponieważ to możemy jeszcze trochę zwinąć, tak jak tutaj robiliśmy. Możemy to zapisać po prostu jako, jeszcze raz wracamy, e do logarytm naturalny z x do potęgi x. To nam się skróci i mamy po prostu x do potęgi x. Więc wynikiem takiego różniczkowania jest funkcja x do potęgi x razy, tutaj w nawiasie, logarytm naturalny z x plus 1. I podobny sposób możemy policzyć pochodną takiej funkcji x do potęgi x i jeszcze raz do potęgi x. To będzie miało podobną formę. Prawdopodobnie będzie nawet logarytm naturalny w kwadracie, ale na razie tego nie pokazuję. Jeżeli ktoś będzie chciał, to mogę mu jeszcze to nagrać.